Czy są wyraźne sprzeczności, nie do pogodzenia. Chcę się dowiedzieć, czy jakąś austriacką teorię można wzbogacić poprzez uczenie się teorii, które funkcjonują w ogólnym nurcie. Na samym początku wspomnę tylko krótko o tym, jak rozwijała się, jak powstała makroekonomia, jak rozwijała się po II wojnie światowej. Później przedstawię niektóre z teorii cyklu, które w makroekonomii funkcjonują. Keynesowsko-monetarystyczną, teorię nowej szkoły klasycznej i teorię szkoły realnego cyklu koniunkturalnego. A na koniec zastanowimy się nad teorią nierównowagi monetarnej, którą część austriackich badaczy jakby próbuje dość wyraźnie łączyć z teorią austriacką. W zasadzie makroekonomia u makroekonomii może mówić się tak dopiero od lat 30. XX wieku, kiedy jakby jedno całe ciało ekonomii zostało rozbite na dwie części, na mikro i makro. Stwierdzono, że klasyczna analiza, zwłaszcza od Keynesa to się zaczęło, klasyczna analiza nie działa, nie potrafi wyjaśnić tego, co się w świecie dzieje. Dlatego trzeba zrobić coś nowego. Więc powstał swoisty dualizm. Mamy inne prawa na poziomie mikro i inne prawa na poziomie makro. W modelach szkoły klasycznej, gdzie rynki tak zawsze się czyszczą, mamy prawo Seya i mamy neutralny pieniądz. I podczas gdy Hayek i Mises w latach od XX wieku, tak? Teoria Misesa, z której już prawie 100 lat, zaczęli głębiej analizować procesy pieniężne i to, jak monetarne manipulacje mogą wpływać na strukturę produkcji, tak? Co doprowadziło ich do odkrycia swojej teorii cyklu koniunkturalnego. To większość ekonomii poszła inną drogą i stworzyła rozliczne teorie, tak? Nie ma jednej makroekonomii. Powstały liczne szkoły, najpierw dominowali keynesiści, później monetaryści, później to rozbiło się jeszcze bardziej. Nie ma zgody co do tego, jaka jest metodologia, czegoś takiego, czym jest makroekonomia. Są tacy, którzy jakby stosują ekonometrię, są tacy, którzy stosują klasyczną dedukcję ekonomiczną. Są pozytywiści w rodzaju Friedmana. Generalnie, mimo że wyróżniamy różne szkoły, to można powiedzieć, że badacze współcześni są bardzo eklektyczni i te podziały często są nieostre. I do najważniejszych szkół, które w makroekonomii można wyróżnić, to można mówić o takich ortodoksyjnych keynesistach, o monetarystach, o nowej szkole klasycznej, o szkole realnego cyklu koniunkturalnego. Zacznijmy od Keynesa, tak? Czyli od tego, który jakby całą makroekonomię jakby wymyślił, choć może niecelowo. W modelu Keynesa mamy do czynienia z dwoma rodzajami wydatków. Mamy wydatki konsumpcyjne, które w znacznej części zależą od dochodu, tak? Przeznaczamy część dochodu na konsumpcję. I mamy wydatki inwestycyjne, które od dochodu nie zależą, tak? Mówi się, że są to wydatki autonomiczne. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że planowane wydatki są równe dochodowi, to mamy do czynienia z równowagą w takim makroekonomicznym sensie. Jeśli te wydatki się różnią, to mamy do czynienia ze zmianami zapasów. Jeśli te wydatki są większe, to mamy nieplanowy ubytek zapasów, przez co rośnie produkcja, tak? I ona wraca do równowagi. Jeśli są mniejsze, to mamy nadmierne zapasy, ograniczenie produkcji, i muszę jakby też krok w kierunku równowagi. I co się dzieje takiego, że gospodarka rynkowa jest podatna na cykle koniunkturalne? Otóż w rynkowej gospodarce mamy do czynienia z decentralizacją decyzji inwestycyjnych. Mamy mnóstwo przedsiębiorców, którzy te decyzje inwestycyjne podejmują. Przez co jakby tworzymy jak dodatkową niepewność w całym systemie, bo od decyzji każdego jednego pojedynczego
przedsiębiorcy zależy poziom inwestycji. Przez co poziom inwestycji jest dużo, zmienia się dużo bardziej gwałtownie niż poziom konsumpcji, która jest jakby przewidywalna i właśnie zależna coś wyraźnie od dochodu. Natomiast skąd przedsiębiorcy wiedzą, ile inwestować? Oni szacują, jaka będzie krańcowa efektywność kapitału. I jeśli stwierdzą nagle, że ta krańcowa efektywność kapitału się znacznie obniża, tak? Tak, coś im wyszło, mają taki nastrój, widzą, że coś będzie gorzej, tak? Ograniczają inwestycje, przez co spada poziom wydatków, gospodarka przestaje być w równowadze i produkcja musi się zmniejszyć, żeby ta równowaga została przywrócona. Keynes przywoływał taki słynny zwrot animal spirit, tak, że zwierzęce jakby instynkty rządzą tym, jak przedsiębiorcy podejmują decyzje. No jeśli przedsiębiorcy obniżają popyt inwestycyjny, to jednocześnie zmniejszają wydatki na pracę. Jako że płace nominalne są według Keynesa sztywne w dół, tak, to nie mamy nowego poziomu rynkowej równowagi przy niższych płacach, jak to by było przy zwykłym modelu rynku, tylko mamy do czynienia z niedobrowolnym bezrobociem, które, bo ja wiadomo, jest dość społecznie bolesne, odczuwalne. Kiedy inwestorzy zaczną znowu zwiększać swoje inwestycje? Według Keynesa stan tych niskich inwestycji może utrzymywać się bardzo długo, 6, 8, 10 lat, jeśli nic nie będziemy robić. I dopiero kiedy kapitał trwały zacznie się wyraźnie zużywać, że będzie potrzeba jego nagłego odbudowania, to dopiero wtedy jakby inwestycje wrócą na swój dawny poziom i gospodarka znajdzie się w równowadze przy większym poziomie dochodu. Dlatego jeśli nie chcemy tak długo czekać, aż ta gospodarka wróci do równowagi, to musimy przedsięwziąć jakieś inne działania stabilizujące. Tak? Musimy zrobić coś, żeby wydatki wzrosły. No, najprostszym taką metodą jest zwiększenie wydatków rządowych. No, nie jest oczywiście jedyna metoda. Tak? Można w drugą stronę, można obniżać podatki na przykład, tak? Żeby wydatki prywatne wzrastały. Można też używać polityki pieniężnej, żeby w ogóle wszystkie wydatki rosły. Tak co na to Austriacy? No, jest mnóstwo punktów niezgody między tymi teoriami. Ciężko chyba wymienić wszystkie. Można zacząć jakby od samego tego tak postrzegania przedsiębiorców i rynku jakiegoś nowego źródła niepewności, tak jakby scentralizowanie decyzji inwestycyjnych kierowało jakieś mniejsze niepewności. Z doświadczenia wiemy, że jest raczej odwrotnie. Są też duże niezgody co do samej natury kapitału i tego, czym jest stopa procentowa. Dla Keynesa to jest zjawisko czysto pieniężne, determinowane przez popyt na płynność, powiedzmy. Natomiast dla Austriaków ma to swoje wyraźne, realne uzasadnienie tak, rzadkości kapitału z tego, że istnieją preferencje czasowe i przez to ten kapitał jakby jest potrzebny. Tylko cała ta teoria opiera się na tym, że jak spada popyt inwestycyjny, to w identycznej proporcji spada popyt na pracę. Tak jest stałość w czynnikach produkcji, kapitał, praca. Natomiast Austriacy raczej z tradycją Mila twierdzą, że popyt na towary nie jest popytem na pracę. I właśnie wskazują na ważne efekty tego, jak kapitał na pracę można się zamieniać. Tak? To Hayek efekty Ricardo próbował jakoś rozwijać w austriacką stronę. Także jakby cała niezgodność. Jest inna przyczyna cyklu koniunkturalnego, jak i inne rozwiązania. Co natomiast z kolejną szkołą, która...
pytanie. A gdzie są podobieństwa pomiędzy No, jest jakaś zagregacja wydatków. Nie jest tak, że są jeden strumień wydatków, konsumpcyjne, inwestycyjne i konsumpcyjne. No to jest coś, czego na przykład u monetarystów nie ma, tak? To jest jakiś jeden krok w stronę, tak powiem, austriackiej analizy, ale tak wiele całkiem chyba nie wnoszący jednak. Monetaryzm tak znany jest, jak mówię, ten powojenny, główny przedstawiciel oczywiście Friedman. To jest w dużej mierze opiera się na takim prostym równaniu Irvinga Fischera z początku XX wieku. Tak, to równanie brzmi MV równa się PQ, czyli podaż pieniądza razy szybkość jego obiegu jest równa poziomowi cen razy ilość transakcji, zależnie od szkoły interpretacyjnej. Jest o co w równaniu chodzi. No, generalnie monetaryści, jak Friedman, robią sobie badania empiryczne i sprawdzają, jak pod wpływem zmian podaży pieniądza, czyli M, zmieniają się inne zmienne, które możemy mierzyć. Najłatwiej tak mierzyć poziom C. I generalnie zauważają, że istnieje wyraźna korelacja między tym, jak zmienia się podaż pieniądza, a tym, jak zmienia się poziom cen. Co to ma wspólnego z cyklem konjunkturalnym? Jaki to może mieć związek? Monetaryści zastanawiają się, co się stanie, jeśli na przykład nagle dwukrotnie wzrośnie podaż pieniądza. Tak zasadniczo, jeśli rośnie podaż pieniądza M, to rośnie poziom cen P. Tak więc, jeśli wzrośnie dwukrotnie podaż pieniądza, to na koniec będziemy mieli dwukrotnie wzrost poziomu cen. V empirycznie ustalone, że jest w miarę stałe, a Q produkcja jest determinowana przez realne czynniki. Pieniężne mogą tylko jakieś tutaj nie są istotne w drugim badanym okresie. Natomiast ceny jakby nie zmieniają się natychmiast, w związku z czym może powstać swego rodzaju stan pośredni, tak? Kiedy ceny dopiero trochę wzrosną, tak, a równanie, obie strony równania muszą być identyczne, tak, to jest tożsamość. W związku z czym może dojść do tego, że tymczasowo wzrośnie poziom produkcji, tak? Trzeba wyobrazić, że ceny wzrosły dopiero o 41%, a nie o całe 100%, to wtedy, żeby całe równanie się spełniało, to tymczasowo sama produkcja też będzie musiała się podnieść i później znowu spadnie tak do stanu końcowego do Q. Czyli będziemy mieli do czynienia z jakimś takim chwilowym napędzeniem produkcji, które zaraz spadnie. Do tego w niektórych modelach monetarystów dzielą dobra na dwa rodzaje. Obligacje i pozostałe rodzaje dług. Jeśli mamy do czynienia z wzrostem podaży pieniądza, to rosną wydatki na oba rodzaje tych dóbr. Co się dzieje, jeśli rosną wydatki na zwykłe dobra? No po prostu rośnie poziom cen. Co się dzieje, jeśli rosną wydatki na obligacje? Jeśli rosną wydatki na obligacje, to rosną ich ceny, co oznacza, że zmniejsza się stopa procentowa. Tak? To jest jakby odwrotność. Im wyższa cena obligacji, tym jakby jest mniejsza stopa rentowności. Ale jako, że stopa procentowa na koniec i tak będzie determinowana przez czynniki realne, więc ona po początkowym zmniejszeniu wróci powrotem do swojego poziomu. Czyli mam jakby coś bardzo przypominającego teorię austriacką. Mamy wzrost podaży pieniądza jako czynnik sprawczy, tak? Tak samo w teorii austriackiej mamy ekspansję kredytową. Mamy tymczasowy spadek stopy procentowej, poniżej nazwijmy to poziomu równowagi. I mamy boom produkcyjny, który musi w końcu się cofnąć. Tak? Czyli analiza może ciut mniej dokładna i pełna niż u Austriaków, tak? Bo nie ma tutaj podziału na różne stadia produkcji, ale jakby w samych swoich głównych założeniach to na pewno z teorią austriacką nie jest jakoś wyraźnie sprzeczna. I sam Friedman w swoich różnych pismach daje czasami jakby znać
temu, że on z jakimiś takimi głównymi założeniami teorii austriackiej mógłby się zgadzać. Pisze na przykład, że w normalnych warunkach wzrost albo spadek podaży pieniądza odbywa się nie poprzez prasę drukarską sterowaną przez rząd, ale poprzez ekspansję kredytów w bankach. Powoduje to taki sposób rozprzestrzeniania się nowych pieniędzy, który może mieć ważny efekt. Jeszcze w kolejnym artykule, gdzie pisze o tym, dlaczego polityka pieniężna przekłada się na realną gospodarkę dopiero tam po kilku bądź kilkunastu miesiącach, wyraźnie analizuje, tak? No, są nowe pieniądze, one są wydawane na różne aktywa, przez co mamy chwilowy spadek stopy procentowej i to przechodzi od dóbr inwestycyjnych, nieruchomości, po późniejsze dobra produkcyjne, aż do dóbr konsumpcyjnych. Więc jakby w niektórych momentach swoich artykułów Friedman jakby taką prymitywną wersję teorii austriackiej zachwalał. Natomiast jednak później Friedman, metodologiczny pozytywista, tak, czyli bierze sobie dane statystyczne, stawia jakąś tam hipotezę i falsyfikuje swoje hipotezy na podstawie tych danych. No i Friedman sobie brał takie trzy zmienne. Albo brał realną produkcję, albo realny dochód, albo zatrudnienie. I zauważył, że dane statystyczne układają się w dość stały sposób. Mam jakby linię wzrostową, która wyznacza jakby możliwości produkcyjne gospodarki. I od czasu do czasu mamy nagłe załamanie, kryzys i później ożywienie, czyli jakby powrót do tych możliwości produkcyjnych. Później zauważył, że dane wyraźnie wskazują, że to jak silne jest załamanie, determinuje ilościowo to, jak silne później jest ożywienie. Więc jakby odwraca chronologię. Mamy załamanie, które później powoduje ożywienie. Bo jakby w tej austriackiej, tak, mamy na odwrót. Mamy najpierw boom, który musi się skończyć kryzysem. A Friedmanowi wyszło, że liczbowo to tak średnio wychodzi, bo to jak silne było ożywienie gospodarcze, ma mały związek z tym, jak silny później był kryzys. Tak? To jest hipoteza, którą przy jego testach statystycznych wychodzi, że gorzej wyjaśnia rzeczywistość, dlatego powinna być odrzucona. No, Austriacy tutaj mogą powiedzieć tak, że nie mówią, że to zależy od tego, jak wielka jest produkcja, tylko jak wielkie są błędy inwestycyjne, których wcale nie musi być widać na tym, że zatrudnienie rośnie. Chodzi o to, gdzie ci pracownicy pracują, w jakich branżach, że są pewne błędy inwestycyjne. Ta dystrybucja pracy pomiędzy sektory jest zła, a nie samo to, jak dużo tych pracowników jest zatrudnionych. Tak? Więc przy tak zagregowanych danych mało co widzimy, jak weźmiemy sobie całe zatrudnienie. Austriacy powiedzieli, jak weźmiemy sobie zatrudnienie w sektorze dóbr kapitałowych i w sektorze dóbr konsumpcyjnych, no to wyraźnie widzimy, że nasza teoria lepiej potrafi wyjaśnić zmiany w takich zmiennych. Na monetaryzmie nie skończyła się historia makroekonomii. Kolejną ważną szkołą, której najważniejszym przedstawicielem jest Lukas, jest tak zwana nowa szkoła klasyczna. Tak jak sama wskazuje, chcieli jakby przywrócić do blasku analizę klasycznych ekonomistów, dodając do tego kilka nowych założeń. Najważniejszą innowacją jest wprowadzenie do makroekonomii tak zwanej hipotezy racjonalnych oczekiwań. W poprzednich modelach jakby zakładano, że oczekiwania są adaptacyjne, że patrzymy historycznie na zmienną i dokonujemy proste jakby interpolacji trendu. Tak jak coś spadało, będzie dalej spadać, jak coś było stałe, dalej będzie stałe, jak coś rośnie, dalej będzie rosnąć. Natomiast w latach 60-70 bardzo znana właśnie stała się ta hipoteza o oczekiwaniach racjonalnych, która mówi, że ludzie co do swoich prognoz w przyszłości
biorą najlepsze możliwe dostępne metody. Nie znaczy, że one zawsze dadzą prawdziwy wynik, ale ludzie generalnie wybierają te metody, które są najefektywniejsze, które tworzą najmniejszą ilość błędów w prognozach. Tak można powiedzieć, że ludzie mają bardzo racjonalne oczekiwania co do przyszłości. Ekonomiści nowej szkoły klasycznej podkreślają też, że rynki są w ciągłej równowadze. Tak? Jeśli mam do czynienia z bezrobociem, to jest akurat taki stan równowagowy, tak? Że na obecne warunki w tym punkcie jest przecięcie popytu i podaży i to, że ludzie to odczuwają jako bezrobocie, to jakby nie jest istotne. Tak? I rynki nie mogą być w równowadze, zawsze się czyszczą. No i jest jeszcze jakby trzeci element tej całej budowli, hipoteza o zagregowanej podaży, która mówi o tym, że przedsiębiorcy i pracownicy dokonują racjonalnych, optymalizacyjnych decyzji co do tego, jak dużo produkować. I to, jak dużo produkują, zależy od układu względnych cen. Tak? Im wyższe są koszty czynników produkcji, tym ta produkcja będzie mniejsza. Im wyższe są ceny sprzedaży, tym ta produkcja będzie większa. Tak jakby całkiem zgrabna hipoteza. Jak wyjaśniają cykl koniunkturalny, skoro to zawsze jest w równowadze, więc czasami wychodzi tak, że gospodarka równowagowo jakby przeżywa pewne załamania. Co jest przyczyną tych załamań? Są nieprzewidziane zmiany w zagregowanym popycie. Ma też miasto pewną niespodzianką, najczęściej pieniężną. I jako, że ludzie, którzy mają racjonalne oczekiwania, nie są w stanie wszystkiego przewidzieć, to ich decyzje dotyczące przyszłej produkcji okazują się czasami błędne, jeśli taka niespodzianka wystąpi. Co możemy sobie wyobrazić, jeśli bank centralny ogłasza na przykład, że będzie prowadził politykę niskiego stopnia wzrostu podaży pieniądza i tak rzeczywiście będzie się działo, a ludzie w to uwierzą i podejmą decyzje zgodnie z tymi zapowiedziami banku centralnego, to żadnych załamań produkcji nie będzie. Natomiast jeśli na przykład ludzie spodziewają się, że ceny jednak będą rosły szybciej niż to bank centralny obiecuje, tak to w negocjacjach pracownicy-pracodawcy zostaną ustalone zbyt wysokie płace, przez co będziemy mieli do czynienia z bezrobociem poniżej naturalnego poziomu przez jakiś czas. Dopóki ludzie nie zrewidują swoich oczekiwań, nie zmienią płac i one nie powrócą do poziomu zgodnego z naturalnym bezrobociem. Więc jakby znowu mamy zgodność co do przyczyn cyklu koniunkturalnego, że jest to jakaś pieniężna niespodzianka, tak? Znowu czynniki monetarne odgrywają rolę uruchamiającą cykl koniunkturalny. Wyraźnie też tak, że przedsiębiorcy mieli złe oczekiwania, więc są błędne decyzje inwestycyjne, czy błędne decyzje o podziale płac. Co też jakby wydaje się zgodne z teorią austriacką. Niektórzy twierdzą, że teoria austriacka to jest część większej, ogólnej teorii błędu, więc z pozoru wydaje się, że istnieje sporo zgodności między tymi dwiema teoriami. Jednak jakby nowi klasycy nie potrafią docenić roli stopy procentowej jako pewnej rynkowej ceny, która wskazuje na jakąś rzeczywistą rzadkość kapitału. Zgodnie z ich teoriami możemy mieć ekspansję kredytową, ale jeśli ona tylko jest oczekiwana i przewidziana, to ona żadnych zniekształceń w strukturze produkcji nie wywoła. Więc oni jakby oni sami zgadną właściwą stopę procentową, jeśli tylko będą mieli do czynienia z prawidłowymi informacjami co do polityki pieniężnej. Jednak ekspansja kredytowa musi zaburzyć poziom stóp procentowych.
to trzeba mieć na przykład wiedzę jakiegoś centralnego planisty, który potrafi przełamać problemy socjalizmu, żeby zgadnąć, jaka ta cena konkretnie musi być. W związku z czym jakby mimo pozornych podobieństw też niestety musimy stwierdzić, że teoria nowej szkoły klasycznej jest wyraźnie niezgodna z tym, co Austriacy mówią. Jakby też to chyba wyjaśnia mniej, moim zdaniem. Kolejną szkołą jest szkoła realnego cyklu koniunkturalnego. I w zasadzie to nazywa się ta szkoła szkołą cyklu, chociaż w zasadzie szkoła jednorazowych szoków, które powodują kryzysy. Jakby nie musi być cykliczności, tak? Tego, że jakieś następstwo przyczynowe, które się zapętla. Natomiast ci ekonomiści jakby wskazują na to, że mogą istnieć różne szoki podażowe, które powodują nagłe zmiany w poziomie produkcji. Tak? To mogą być katastrofy naturalne na przykład, zmiany cen energii, wojny, zmiany regulacyjne, które spowodują na przykład znaczne obniżenie poziomu produkcji. Mogą być na przykład zmiany technologiczne, które mogą się działać w drugą stronę. Tak? Bardzo zwiększy nam się, polepszy nam się technologia, przez co możemy mieć szybki wzrost gospodarczy. Ci ekonomiści ze szkoły realnego cyklu koniunkturalnego budują ogromne jakby sztuczne modele gospodarki z wieloma parametrami, jak ludność, branże produkcyjne, stawki płac. Jakby im wstawiają dane dotyczące poszczególnych gospodarek, tak na przykład Stanów Zjednoczonych czy Polski, do tego modelu. Kalibrują go tak, żeby jakby wszystkie parametry miały odpowiednie cyfry i biorą dane statystyczne i pokazuje się, że ten ich model, który sprowadza wszystkie w zasadzie zmiany w poziomie produkcji, głównie do zmian technologii, świetnie wyjaśnia to, jak zachowuje się gospodarka. Spowolnienie jest jakby wzrostu nowych technologii sprawia, że mamy załamanie. Jak mamy rozwój technologiczny, to od razu w danych widzimy też, że mamy rozwój gospodarczy i na podstawie tych modeli oni tam powiedzmy coś prognozują. No wiadomo, im model lepiej pasuje do danej gospodarki, tym lepiej go tym lepiej jej wyniki będzie prognozował. Generalnie ci ekonomiści świetnie potrafią wyjaśnić to, co w przeszłości się stało, używając tych właśnie swoich modeli. Jest jakby znaczna zgodność tego, co ich modele wyrzucają, tego, jakie są dane empiryczne. No to jest jakby najbardziej radykalnie inne podejście od podejścia austriackiego. Jest metodologicznie to kompletne dwa różne światy. W zasadzie można się poważnie zastanowić nad tym, czy istnieje tu jakiekolwiek pole do rozmowy między tymi dwoma światami. No wydaje się, że nie bardzo, tak? Używając metodologii Misesa czy Hayeka, ta teoria realnego cyklu koniunkturalnego ma niewiele sensowna. Używając metod szkoły realnego cyklu koniunkturalnego, nie bardzo sensowna wydaje się teoria austriacka. Ale to można się teraz zapytać, bo rozmawiać nie możemy, ale trzeba na pewno to, że teoria realnego cyklu koniunkturalnego świetnie potrafi wyjaśnić dane empiryczne, czy to jakoś podważa teorię austriacką? No, wydaje się, że nie. Jakby zgodność danych empirycznych z dokładnymi ilościowymi prognozami nie jest testem, że tak powiem, na prawdziwość teorii austriackiej. Ona jakby działa według innej metodologii i jeśli jest wyraźny poziom na teorię i historię, jeśli potrafimy opowiedzieć historię, zinterpretować ją jakby w austriackim duchu, na przykład potrafimy wyjaśnić ostatni kryzys gospodarczy na świecie, to znaczy, że z tą teorią nie jest jeszcze tak najgorzej. Ostatnią teorią, o której chciałbym powiedzieć, jest teoria nierównowagi monetarnej.
W zasadzie ciężko nazwać ontologią głównego nurtu, bo ona jakby tam wielu chwilowych zwolenników nie ma, jednak jakby wyrosła z monetaryzmu i można ją traktować też jako część głównego nurtu makroekonomii. Ta teoria wskazuje na to, że pieniądze jest takie specyficzne dobro, które nie ma jednej ceny. Tak? To jest cały wachlarz odwrotności cen, który jest ceną pieniądza, przez co zmiany w danych pieniężnych, w szybkości obiegu bądź w podaży, nie mogą łatwo i szybko przełożyć się na zmiany poziomu cen. Dlatego wskazują na to, że czasami racjonalnym jednostkom gospodarczym nie opłaca się tak szybko zmieniać cen. Mimo, że jakby widzą, że podaż pieniądza rośnie. Tak, bo na przykład są tak zwane koszty menu. Że to, że damy nowe wyższe ceny, tak, to jakby musimy wydrukować nowe menu, tak, które też coś nas będzie kosztować. Więc w jakimś okresie może okazać się, że nie będzie to sprawa zyskowna. Tylko tak, jeśli pracodawca chce nagle renegocjować umowy z pracownikami, to też jest to żmudny, długotrwały, kosztowny proces, który może okazać się jakby niepotrzebny, co jakby wzmacnia jakby sztywność czy lepkość tych cen. I to, że te ceny tak łatwo się nie zmieniają, prowadzi do tego, że nagłe zmiany danych pieniężnych mogą odbić się na produkcji. W związku z czym, jeśli spada podaż pieniądza lub spada szybkość jego obiegu, to przełoży to się zarówno na poziom cen w końcu, ale przełoży to także na poziom produkcji. Tak? Jak mam MVPQ, to trochę P spadnie i trochę Q spadnie, jeśli coś w danych pieniężnych się zmieni. I niektórzy ekonomiści współcześnie jakby związani ze szkołą austriacką, jak Roger Galison, Steve Horwitz, Larry White, to przedstawili jakby lubią z tą teorią flirtować, nie lub bardziej. I na przykład wskazują, że ta teoria austriacka, tak, to w zasadzie można ją powiedzieć, że to jest jakby jedna strona tego, tak? Rośnie podaż pieniądza i to odbija się tymczasowo na Q, bo ceny nie rosną dostatecznie szybko. Jakby, a w drugą stronę też tak może być. Spada podaż pieniądza, bądź spada prędkość obiegu, to musi odbić się na produkcji. Jakby są dwie strony, tylko można fajnie sobie używać. I na przykład Garrison pisze, że jak patrzymy na wielki kryzys 1929 roku, to Austriacy go świetnie potrafią jego przyczyny wskazać, tego, że on wybuchł, bo pokazują na ekspansję kredytową w latach 20. Natomiast to, że ona tak długo trwała, to można wyjaśnić właśnie tym, że nastąpił wtedy spadek podaży pieniądza, co kryzys znacznie przedłużyło. Austriacy wyjaśniają to, że wybuch, a teoretycy nierównowagi monetarnej mogą wyjaśnić to, że tak długo trwał. Można jednak szereg różnych wątpliwości zgłosić co do tej teorii nierównowagi monetarnej. Bo ceny są sztywne w dół, czy poziom cen zmienia się dostatecznie szybko, czy za wolno. No jest to kwestia mocno dyskusyjna. Czasami tak widzimy, że ropa spada ze 130 dolarów do 30 w bardzo krótkim czasie. Z drugiej strony wiemy, że są jakieś pewne instytucjonalne rozwiązania co do sztywności cen, tak? Kontrakty mogą być dłuższe niż jeden dzień i nie ustalamy wszystkich cen codziennie na nowo. Tak to są po prostu jakby elementy ludzkich spekulacji co do tego, jak ceny będą się w przyszłości zmieniać. W zasadzie nie wiemy, czy one są zbyt sztywne, czy one są za mało sztywne. Wydaje się to trochę dziwnym pytaniem. Tylko wskazują też teoretycznie fundamentalne, że będzie nagle wzrośnie popyt na pieniądz, tak? Czyli spadnie szybkość jego obiegu i do tego przedsiębiorcy jakby nie będą dostosowani. Jakby nie pokazują
dlaczego ci przedsiębiorcy nie mogą takich zmian przewidzieć, tak? Bo nie wskazują, co może być przyczyną nagłego takiego wzrostu popytu na pieniądz. Żeby nie wyjaśniają błędu, tylko jakby zakładają, że ten błąd nastąpi. Więc tak jak w teorii austriackiej jest wyjaśnienie, dlaczego manipulacje taką ceną jak stopa procentowa powodują to, że powstają błędy, to tak jakby sam błąd jest założony. Dlatego można też takie, powiedzmy, polityczne implikacje takiej teorii mogą wydawać się, powiedzmy, podejrzane, bo na podstawie tej teorii, skoro spada nominalny dochód, to trzeba go jakoś stabilizować, żeby produkcja nie spadła. W związku z czym jeden jakby z tych ludzi związanych ze Szkołą Austriacką Historią Nierównowagi Monetarnej, Larry White, stwierdził bodajże w Wall Street Journal, że to w zasadzie quantitative easing 1, tak pierwsza runda luzowania ilościowego, była jak najbardziej uzasadniona, tak no, spadał nominalny dochód, więc trzeba to ustabilizować, żeby zapobiec dalszemu spadkowi produkcji. I sama myśl o tym, że jakaś dystrybucja monetarna rzeczywiście może realny dochód zwiększyć, no dla wielu zwolenników szkoły austriackiej jest no, nie do przyjęcia, tak? To wywołuje tylko jakieś tam efekty redystrybucyjne, które opisywał na przykład Mises. I tak podsumowując, krótki przegląd tych niektórych teorii, no jednak moim zdaniem wskazuje na to, że drogi do pogodzenia jakichś elementów teorii głównego nurtu z teorią austriacką są raczej dość kręte. I nie wiem, no raczej w najlepszym wypadku wydaje się, że te teorie głównego nurtu są jakby nieco gorszą i mniej dokładną wersją teorii austriackiej przy jakiejś dla nich, powiedzmy, życzliwej interpretacji. Chciałbym podziękować. Zachęcam do zadawania pytań. Michał, proszę. Ja mam pytanie takie empiryczne. Czy ceny są sztywne? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Niektóre są, niektóre nie. No jeśli masz kontrakt na pracę, który jest na miesiąc, tak, no to przez miesiąc cena jest sztywna. Tak? No to ja mówię, co chodzi. W takim razie, czy cena jakiegoś dobra zależy tylko od tej osoby, która kupuje to dobro, czy może od działań wszystkich ludzi na nim? Bo no, przynajmniej osobiście wydaje się, że może zależeć od działań wielu osób na nim. No rozważmy na przykład, co się stanie, jeżeli wzrośnie popyt na pieniądz i właściciel fabryki iPadu będzie chciał produkować nadal iPady i osiągać zysk, ale wie, że spadek popytu na jego dobro wynika na ten wzrost popytu na pieniądz, ale jeszcze nie domyślił się tego producent procesorów, czyli Samsung, i jeszcze nie obniżył swoich cen procesorów. W takim razie nie jest tak, że część trudności wynika z tego, że spadek poziomu cen wynika, znaczy musiałby skutkować w takiej cudzysłowie kolektywnym działaniu wszystkich uczestników rynku. I czy to nie jest taki problem, że to nie może się stać od razu? I czy w takim razie nie jest krótkookresowy problem, który jest jakby niezależny od systemu monetarnego i czy to nie może w krótkim okresie generować spadku zatrudnienia? Spadek na pieniądz może się wyrażać tylko w tym, że jakieś transakcje są niezawierane bądź są zawierane po innych cenach i to te jakby impulsy tego spadku popytu pojawiają się tylko w pewnych konkretnych miejscach gospodarki i to, jakie dostosowania są do tego potrzebne, tak? No to konkretni przedsiębiorcy muszą, tak powiem, znaleźć na to sposób działania, tak? Zadzwonić do tego prezesa od producentów procesorów i powiedzieć, no, że tyle ci płacić nie będę, tak? Albo zbankrutować i wtedy ktoś inny przejmie te aktywa po jakiejś rozsądniejszej cenie. No i tyle, tak? Znaczy, no właśnie problem w tym, że to wcale nie muszą być błędne inwestycje. No skoro ktoś nagle kupuje mniej tych iPadów, to znaczy, że ale coś jest nie tak. Ale to jest inwestycja, został zaproszony. Bo to był tylko przykład mówiący o tym, że spadły popyt ogólnie, natomiast iPady to jest jedno z dróg, na które spadł popyt. Zwiększył się popyt na pieniądz i co wtedy? To nie mówię, że spadł tylko popyt na iPady, bo jeżeli rzeczywiście spadnie popyt na iPady,
ale to w takim razie może jak się poczyna tablety z systemem Android. Ale to nie jest kwestia, którą zbuduje Jaeger i Gyson i tak dalej. To jest sytuacja, w której spada popyt na wszystkie dobra i zwiększa się popyt na pieniądz. W takim samym stopniu? Proszę? W takim samym stopniu? Nie, dlaczego miałby? No to nie jest tak, że wszystko 10%. No jeśli ludzie chcą trzymać większą część swojego majątku w płynnej postaci, to trzeba na to pozwolić, no. Ale ja nie mówię, że trzeba im tego zakazać. To nie jest argument żaden etyczny, tylko to jest argument, który mówi, jakie będą konsekwencje tego, jeżeli poziom cen nie spadnie od razu. I jest empiryczne pytanie, co się stanie, jeżeli ceny nie spadną od razu. Znaczy nie poziom cen, tylko poszczególne ceny, tak? No tak, no mówię, poziom cen to jest taki... Bo niektóre ten... spadną, inne nie. Tak, no może niektóre wzrosną, na przykład wzrosną ceny no, butów, bo ludzie będą musieli częściej do banku chodzić, no to wzrośnie popyt na buty, no to jest ten siłę tylko spotkany tego normy. No i wzrośnie popyt, nie wiem, na no nie wiem, ochroniarzy w bankach. Tak? Na technologię wydobywcze złota. No i również na to, tak? I czy w takim razie, no ja nie mówię, że to jest nieetyczne, albo to powinno się zakazać, ale czy to nie spowoduje w krótkim okresie zmniejszenia się produkcji? I wzrost zatrudnienia. Nie musi. Znaczy to... Tak? Skoro ludzie podejmują decyzję o tym, że przestają kupować konkretne dobra, tak? To znaczy, tak, że jacyś przedsiębiorcy, skoro nie byli na to przygotowani, to pomylili się tak w swoich spekulacjach co do przyszłości, tak? I teraz zadaję sobie pytanie, dlaczego się pomylili? I dlaczego to miało być tak, że nagle w całej gospodarce wszyscy się generalnie pomylili i ustanowili ceny, które jakoś nie odpowiadają temu? I ja nie znajduję powodu, którego wszyscy nagle mieliby się pomylić. Raczej byliby ci, którzy spekulowaliby lepiej, przejmowaliby klientów tych, którzy spekulowali gorzej, tak? I ich produkcja by rosła. Nie, no jasne. No tak, no ale na ten byli tacy, którzy spekulują gorzej. Ja nie mówię, czy to jest dobrze, że tamci przejmą rynek tych pierwszych. Bo produkcja dalej by istniała, tylko po innych cenach, tak? Tych, które odpowiadają zmienionej rzeczywistości gospodarczej. No to nie do końca, no bo to nie jest tak, że spadając popyt na wszystkie dobra, nagle skutkuje takim zetknięciem popytu w stronę innych dóbr, no bo jak z definicji to jest popyt skierowany na trzymanie większej ilości pieniędzy. Więc nie jest tak, że automatycznie ci ludzie, którzy lepiej przewidywali, obniżając ceny, mogą po prostu jakby zagospodarować ten, znaczy tak, zagospodarować ten zwiększony popyt na pieniędzy. Różne ceny się zmieniają w różnym stopniu. Zawsze pomyślałem, jak to jest względną. Dobra. Jakieś przesunięcia. Dobrze, ten temat może nie będziemy tu zagłębiać się, bo chyba pewnie są też inne. Tak, w kryzysach jest tych grup przez monetarystów, również tam oczywiście się przez firmy traktowane w ten sposób, że najpierw bank centralny zawinił to, i później znowu zawinił, bo był wybierny, prawda? Tam nie regulował, nie dał zbyt dostatecznie wypłacać pieniądze. Teraz mam pytanie odnośnie tego kryzysu, tego 2007-2008. Jak wiemy, no, bank centralny, Fed, ładuje pieniądze, tak? Mamy pierwsze i drugie luzowanie, teraz trzecie się szykuje. Jak teraz ci monetaryści, ci tam potomkowie, posłowie Friedmana, jak oceniają to luzowanie? Czy to właśnie takie luzowanie, jakie było potrzebne w latach 30., żeby załatwić kryzys, czy zgodnie z Austriakami krytykują tego typu działania? Nie jestem w stanie się na to pytanie odpowiedzieć. No, wydaje mi się, że dopóki, jeśli nominalny dochód już nie spada, tak, to niekoniecznie byliby za kolejnym luzowaniem. Raczej patrzyliby raczej tak na jakieś tam reguły Taylora i myśleli o tym, czy stopy procentowe są na odpowiednim poziomie według tych reguł. Jeśli to dobrze rozumiem, no to wtedy monetaryści krytykowali bank centralny za za to, że pozwolił na spadek podaży pieniądza. Dokładnie, a teraz z kolei bank centralny to nie pozwala, no więc próba dalej się powinien pochwalić i to raczej za tym obstawać, prawda? No i to moje pytanie takie, co mówią o Karysie?
Ja będę się ustosunkowo ją. Nie mają przedstawiciela monetarystów. Ja jeszcze powiem. Co to jest? Taki ortodoksyjny? Znaczy na przykład no, Scott Sumner, tak? To jest znany ekonomista. No, moneta jest, no nie wiem no, jak to nazwać, taki Chicago Style. On już się sama wykazał. No i po prostu on jest warunkiem no, oczywiście zwiększenia podaży pieniądza, żeby nominał GDP nie spadło z tej jego wyimaginowanej długookresowej ścieżki 5% wzrostu rok do roku. Więc on sugeruje, że bank centralny w Stanach Zjednoczonych popełnił błąd, pozwalając spaść nominal GDP, temu wzrostu i w ogóle nominal GDP poniżej tego 5% rocznie. I mówi, że bank centralny w 2008 roku, jak tylko zwiększył się popyt na pieniądz i jak zmniejszyło się velocity, to powinien po prostu dosypywać tyle bazy monetarnej, żeby nominal GDP poruszał się w tej ścieżce wzrostu 5%. Czyli jeszcze więcej niż dosypał. Tak, tak. Myślę, czyli ten kij hokejowy rezerw był za mały jeszcze. Tak, jeszcze powinien. A czy oczywiście on mówi, że nie był za mały, gdyby nie to, że Fed zaczął płacić kwotę, znaczy procent od rezerw utrzymanych w Fedzie. To oczywiste jest, że banki będą no, CTS Paribus no, chętnie utrzymywały rezerwy niż no, w innym przypadku. No i on mówi, że po tym, co powinno się zrobić, to sprawić, żeby banki płaciły za utrzymywanie rezerw banków centralnych, no takie penalty interest rates. Czyli podsumowując znowu krytyka tych monetarystów na bank centralny, że są bierni, tak? Znaczy, no sam jest nie jest zwolennikiem istnienia banku centralnego w takiej postaci, w takiej polityki monetarnej, jaki jest, więc trudno powiedzieć, że on jest takim fanboyem banku centralnego i chce tylko rozwiązywać wszystkie problemy gospodarki przez dodruk pieniądza, ale mówi, że w pewnych sytuacjach no, to może zostać tak rozwiązane. Pomysł jest dobry, tylko instytucja trochę na wale, tak? Jak to wszyscy ekonomiczni. No to bardzo. Janek, co chciałeś? Tak, ja mam pytanie, bo to powiedziałeś, że w wielu obszarach nie bardzo jest jakieś tutaj pole do rozmowy pomiędzy mainstreamową ekonomią a austriacką i że można austriacką tutaj traktować jako po prostu bogatszą czy też lepszą wersję wielu tych teorii tutaj. I to pytanie jest, czy to w takim razie nie jest jakaś bardzo prosta cesta na jakąś łatwą karierę naukową, żeby po prostu, znaczy na nią, ale na ścieżkę naukową, że po prostu bierzesz jakąś teorię mainstreamową, po prostu ją w kierunku austriackim wzbogacasz. Nie używając tej nazwy, ale skoro austriacka teoria jest tutaj wzbogaceniem i ulepszeniem wszystkiego, to nie można tego sprzedać, zmieniając nazwę. Nie jest tak, że używać mainstreamową ekonomię. Friedman już to napisał w tym monetarystycznym języku. Powtarzanie tego, no, staty można na niego robić, tylko jednak tyle chyba. Znaczy, no, Friedman już to zrobił, tak? Znaczy, napisał artykuł, w którym przedstawił coś takiego w języku monetarystów. Dość dziwne jest, jak to mogę zacytować nawet. Znaczy, ale ja się chodzi raczej w drugą stronę, tak? Znaczy, nie, no. Nie, no, w tą stronę, że właśnie użyć języka. Użyć języka, no, mówić i powiedzieć. I przekazywać i austriacki. No i zrobił Kajega Friedman przecież. On no, dobra. Dobra dostał, tylko nie wiem, ale dzięki wprowadzeniu potrąceń na podatek dochodowy. No ale być może więcej takich obszarów, gdzie można by to zreplikować, tą skuteczną strategię. No, nie bardzo, znaczy to jest chyba zbyt duże, tak powiem, metodologiczne różnice z większością niż szkół, żeby to jakoś można było wyraźnie sensownie zrobić. Znaczy, można powiedzieć, że macie tu kilka dobrych intuicji. Ale raczej ciężko stosując ich konkretne kryteria tam powiedzmy, tylko oni wymagają od swoich teorii, ciężko napisać wtedy stosując ich założenia, tak? Ich modeli gospodarczych, ciężko wszystkie te austriackie elementy do tego wrzucić. Ale to może troszkę zmienić te mainstreamowe założenia, tak żeby się dało. No? Dobrze, Mateusz, Michał, Hubert. Ja mam właśnie pytanie bardzo nawiązujące. No to na szybko. Ja w takim razie zaprojektował eksperyment, który miałby eksperyment badanie dojściowe na przykład, które miałoby rozstrzygnąć, czy modele, skandydowane modele realne do cyklu konjunkturalnego lepiej powiedzmy wyjaśniają, czy gorzej.
transwiacka, zaprojektować eksperyment, który przynajmniej ważne elementy, które potwierdzałem ważne elementy austriackiej działającej grupy centralnego. Myślę, że nie, no, znaczy można napisać sensowny kawałek historii. To jest nic niefalsyfikowane. No, ale przecież kalibrowany model się nie falsyfikuje. Znaczy, nie, nie mówię o kalibrowanym, tylko po prostu o czymś, co stanowi jakąś podstawę do domówienia. No. Tutaj mamy, postawiliśmy sobie hipotezę, że inwestycje na przykład są wdrażane na stopę procentową. Lukasowi na przykład nie wyszło. Lukas trzeba inwestycje nie brać na stopę procentową, co z kolei jest ciosem. No, ja sobie mówię, że to jest grupa internetowa, według mnie to. Ja bym na to można było coś takiego doprowadzić. Nie, to trzeba iść za miejscem i mówić, że dane historyczne są... Sfalsyfikują. Nie, teoria wrzaska jest falsyfikowalna tylko na gruncie logiki. Skalibrowane modele można sprzedać rządowi. A dobrym rządem dochodu. W każdym razie, jeżeli modelu samego nie sfalsyfikujemy, a ostatecznie oni mogą sobie w jakiś sposób wyprowadzać coś z założeń, ale sprawdzamy, czy ten model pasuje po prostu do rzeczywistości. Może się gdzieś pomyliliśmy. Dedukcja tylko w logice jest, powiedzmy, procesem niezawodnym, a jeżeli stosujemy jakąś logikę, logikę słowną, to przynajmniej możemy się gdzieś pomylić w interpretacji. I coś takiego badanie kiedyś można łatwo wyczyć. No to już masz teraz. Ty co zrób takie badanie? Właśnie się pytam. No, ale to ile czasu takie robię, że po prostu patrzy i zastanawia się. Wydaje mi się, że na podstawie ostatki, to ja wnioskuję, że tam będzie jakaś tam, jak zrobię sobie dekompozycję i tego popytu inwestycyjnego na różne stadia i potem bierze z St. Louis Fed wykresy na różne popyty i mówię, no i wyszło. No tak, ale to jest tylko pisanie historii. Tak, wtedy, no. No tak, no. To zanim się sobie właśnie no, nie wiem, jest ważne, no trzeba to robić też. No trzeba, trzeba. Michał? Oj, zapomniałem jeszcze. Ja mam komentarz tylko do tego rozwoju w nauce. Znaczy, wydaje mi się, że jak ktoś chce zrobić karierę w nauce, to musi pisać albo to, co się wszyscy się zgadzają z tym, albo nic się nie zgadza. Tak? To jest tak czas cytować. Problem w polskiej nauce, moim zdaniem, jest taki, że nikt nikogo nie czyta. I to jest kwestia tego, kto, że pisarza i tak nikt nie przeczyta. To jest głównie mimo tego, że piszemy po polsku. I jakby grono odbiorców jest. Przez to małe, niewiele osób na Polsce nie ma wszystko. Ale ludzie się nie czytają, że to będzie polski tekst. Ci, którzy nawet znają polski język. Tak, tak, że ja ale też mówię. Nie czytają, to rozumiem. W ogóle nie czytają. W ogóle jak czytali, to rozumiem. Nazwisko poznali. Jeszcze jakieś komentarze, pytania? Ja jednak sobie przypomniałem. Znaczy to nie jest pytanie, ale taka jakby obserwacja, że trudność w po prostu przekształceniu teorii austriackiej na język mainstreamu nie polega na tym, że wśród Austriaków istnieje jakiś wewnętrzny opór przed zrobieniem czegoś takiego z praktycznych powodów, ale znaczy no, to wymaga się śmieje dalej, przed niektórych przynajmniej nie ma. Ale polega na po prostu obiektywnej trudności zmatematyzowania i przedstawienia tego jako układ równań procesu, który no, nie jest zbyt łatwy do przedstawienia. Poszczególne stadia produkcji no, trudno je przedstawić w takich modelach neoklasycznych. Czy... Można to narzędzia matematyczne są brane pod uwagę. Znaczy być może tak, być może zastosowanie sieci neuronowych i jakiś taki symulacji to jest nowe podejście do ekonomii, ale no, jeżeli chce się to zrobić, to nawet mainstream tego nie robi, więc trudno stwierdzić, że to jest zastosowanie metod mainstreamu, bo one nie są jeszcze wykorzystywane. A nie ma jakichś takich modeli, nie, się nie zna, nie ma jakichś modeli matematycznych, stosowanych jakichś takich biologii, A rzeczywiście jedno, bo jest taki słynny paper Prescotta, tak? Time to build model, w którym każda rzecz musi być budowana przez pewien okres czasu. No i to niby jest, no ten artykuł ma tam 2000 cytowań, więc jest bardzo popularny, ale no, no i to jest właśnie jakby droga, którą w modelowaniu matematycznym można stosować w powiązaniu ze szkołą, co jest. A znowu, to jest to ten lag czasowy tylko i wyłącznie, ale pod uwagę długości samego procesu, tak, i tutaj tak, no tak, ale można to zagregować na różne
tych sektorach, tak, zobaczyć, czy nie istnieje takie przesunięcie. No nie wiem, w jaki sposób stworzyć matematyczną teorię kapitału. Wydaje mi się, że no, jest bardzo, bardzo trudne, dlatego się tego nie robi. Właśnie ten ściśli fajną rzecz. Prawdopodobnie ściśli nie na to, że to mówiło na podstawie pełni ekonomicznego pieniądza. I ona, powiedzmy, w swojej jakby takiej osnowy jest też mało, powiedzmy, mało taka mainstreamowa, jeśli chodzi o wykorzystywane narzędzia, ale oni starają się tam zawsze do analizowania, czy w zasadzie do tych przepływów pieniądza, bardzo starają się patrzeć, zawsze będą do porównania różniczkowe, cząstkowe najczęściej, więc to nie jest to prosta matematyka, ale narzędzia gdzieś się czają i można spróbować. Ja mam jeszcze takie pytania, a jak mają się tutaj ekonomie takie bardziej egzotyczne, jak na przykład ekonomia behawioralna, ekonomia uczeniowa jest bodajże i ekonomia ewolucyjna. Czy one także wykształciły jakieś swoje własne wytłumaczenia dla naturalnych? Wiem tylko co nieco o ekonomii behawioralnej. Z tego co wiem, to znaczy mało nie wiem, aczkolwiek to byłoby raczej chyba coś w rodzaju jakiś właśnie animal spirit, czy takiego keynesowskiego nagłego zmiany postrzegania, czy coś. Obczy trend nagle. A za to ci od computational economics, co zazwyczaj to jest właśnie taka bardziej dekonstruktywistyczna szkoła. I oni się głównie lubują w nękanie neoklasyków za to, że te modele matematyczne to nie spełniają jakichś tam założeń zaawansowanej matematyki albo jakieś błędy w CPA, no i wyłapują jakieś zupełnie takie na takim bardzo wysokim poziomie teoretycznej matematyki, albo jest taki ekonomista, który zajmuje, znaczy matematyki, bo raczej jest ekonomista, który zajmuje pokazywaniem, że tam właśnie problem alokacji to jest problem, którym jak z przystosowaniem prostych metod matematycznych, ekonomii matematycznej, to też się ucieka w różne problemy obliczeniowe, które podają, że to jest nieobliczalne i tak dalej. Oni bardzo ciekawe idee to z wyjaśnieniami pozytywnymi. No tak, ale te narzędzia być może dałyby się użyć, właśnie z teorii obliczeń. Informatyka zajmuje się optymalizacją, prawda? W jaki sposób jest to podobne do tego, co próbuje mieć tak, żebyś ekonomicznie z tego zrobił. Może by było wybaczne zająć podmiot ruchu na... Dwa lata temu w czasie w amerykańskim instytucie Misesa Grupowa, który zajmował się w ramach swoich badań aplikacją tak zwanego problemu Kombi-Voyagera do dyskusji o alokacji kapitału socjalizmu. I że tworzy taką analogię, że to jest właśnie, a ponieważ problem Kombi-Voyagera to jest taki problem, który na mocy teorii, na mocy matematyki jest niemożliwy do rozwiązania, no to robimy taką analogię, że na tej samej zasadzie można argumentować, że argument misesowskiej alokacji jest tak samo. No, może w tym jest jakaś przyszłość, ale to jest znowu dekonstruktywizm. No tak, masz to socjalizm. Nie wszystko można zoptymalizować, wbrew pozorom. Na tyle, na ile znam tą austriacką teorię, to zawsze mówi się o jakiejś jednej rynkowej stopie procentowej. A jeżeli zakładamy heterogeniczność kapitału, to można też wnioskować, że jest więcej stóp procentowych. Ale czy jest jakieś rozszerzenie teorii, które to bierze pod uwagę? Znaczy, no, chcę powiedzieć tak, że masz w sensie jak pierwotny procent, który wpływa na różne rynkowe ceny, które mogą się kojarzyć ze stopami procentowymi, tak? Tak, ale do nich masz jeszcze różne premie za ryzyko, czy premie inflacyjne, które przy konkretnych kontraktach będą różne. Tak więc jakby tych rynkowych stóp procentowych jest wiele, ale jest jedno zjawisko rodzaju pierwotnego procentu, które jest składnikiem ich wszystkich. Chodzi o to, że są różne dobra, tak, i w różnych dobrach mogą być różne stopy zwrotu, no tak, jak gdyby. Ale z pieniężnego punktu widzenia są takie same. Jeśli zastosujemy ceny pieniężne, to wszędzie stopa będzie taka sama. Tak, więc, a to tak naprawdę jest, jak rozumiem, znaczące. Chyba, żebyśmy się próbowali, bo jak patrzymy na jakbyśmy chcieli wszystko na barter przeliczyć, to by wyszło, że stopa procentowa, nie wiem, w jabłkach, tak, w narzędziach, w czymś, to są różne stopy zwrotu, jak gdyby. Ale jak weźmiemy ceny pieniężne, to jak gdyby musi być taka sama stopa, bo po prostu kapitał by przepływał i ustalał równą stopę. Więc taka mogłaby być odpowiedź. Zresztą Leland Jäger,
gdzieś użył takiego przykładu z maszyną i chciał pokazać, że fizyczna produktywność ma wpływ na stopę procentową, bo wyobraźmy sobie, że mamy maszynę, do której wrzucamy cokolwiek, jakiekolwiek dobro fizyczne, na przykład jabłko albo młotek, i maszyna z drugiej strony wypluwa technologicznie coś, dokonując jakiegoś czary-mary kwantowego z rzeczywistością, wypluwa z drugiej strony 30% więcej tego, co się wrzuciło razem, czy to młotków, czy jabłek, i czy to nie sprawiłoby, że stopa procentowa byłaby wyższa. Na co odpowiedź jest po prostu cena maszyny pieniężna byłaby podbita do wysokiego poziomu i stopa zwrotu z inwestycji w maszynę byłaby taka sama jak we wszystkich innych sektorach. Nie? Ale to tylko jeśli uciekamy od takiego realnego spojrzenia na gospodarkę i przechodzimy do modelu pieniężnego. Nie? Czy to jest uzasadnione, to inna sprawa. Mi się nie wydaje, żeby nie można było zdecydować, nie można było w ogóle zdecydować przez jakieś zależne kwestie metodologiczne z ekonomią, ponieważ tak naprawdę cała praca ekonomisty mainstreamowego, ona się nie zawiera tak naprawdę w analizie samego modelu zjawiska, tylko w produkcji tego modelu, czyli w ułożeniu i przetłumaczeniu założeń na pewne sprawy matematyczne. I szczerze mówiąc, ta praca się nie za bardzo różni od pracy ekonomisty austriackiego, natomiast większe problemy jest raczej to, jakie pytania sobie stawiają ekonomiści austriacy i jakich odpowiedzi udzielają, ponieważ o ile w mainstreamie znaczna większość pytań, znaczna większość odpowiedzi to są pytania ilościowe, wszystko co da się zagregować i policzyć, co da się, czyli żeby można było zweryfikować jakiś publiczny model, trzeba mieć jakiś wskaźnik, który da się w jakikolwiek sposób sformalizować. O tyle na przykład, chociażby na dostępstwo do kapitału, w argumentacji używa się niezwykle abstrakcyjnych pojęć, które niezwykle ciężko ujmują jakiekolwiek wskaźniki, na przykład właśnie składowanie na przykład właśnie okrężne procesy produkcji i teoremat przełączenia. To właśnie była jakaś pokłada takich potencjalnych argumentacji właśnie z tym mainstreamu, która była właśnie nieudana, której się nie udało zrobić. Na tym polu ta dyskusja jakoś nie rozważała za bardzo tak naprawdę. Do tej pory była tylko Merfi raz odpowiedział chyba na to w jakiejś artykule, ale też bardzo mało przekonujący. Ale to kto był bardziej abstrakcyjny w tej teorii przełączenia? Austriacy od neoklasyków? No ja bym powiedział, że znaczy nie, że w ogóle chodzi mi o to, że w samej nomenklaturze używa się argumentów i wysoce abstrakcyjnych. Bardzo abstrakcyjnych. Nie mówię nierzeczywisty, tylko po prostu niezwykle abstrakcyjny, taki, który ciężko po prostu ująć w jakimkolwiek modelu z prostej przyczyny, że ciężko zbudować wskaźnik. Tak ciężko nawet zbudować wskaźnik, który by pokazywał, który proces byłby bardziej, a który mniej okrężny. Tak i przez to zasadniczo ciężko to ująć w terapii. Więc to wydaje mi się, że nie jest sama koncepcja metodologiczna, tylko bardziej naprawdę struktura argumentów. Ale to, jakie pytania sobie zadają, nie jest też jakimś widzimisię, że nie lubimy cyferek i przez tego nie używamy, tylko raczej wynika z tego, że myślimy, że są pewne ograniczenia w stosowaniu takich, a nie innych rzeczy i one nas do wiedzy o tym, o czym chcemy wiedzieć, nie doprowadzą, tak? Dobrze, jak powiedział, on nie powiedział, że tak powiedzieli, że tak jest. Tak.